Ostatnio mechanik Tomek poiszczał się prawie ze strachu, bo przyjechała do niego Pagani Zonda. I on mówi: o co chodzi? Jak ja mam to naprawić? Ja jestem tylko biednym mechanikiem z Bytomia. Chwileczkę. Tak, przyjechało do niego takie cudo, do jego małego warsztatu z dwoma podnośnikami, gdzie to cudo, bez lamp z tyłu, musimy je zamontować, pyk, gdzie to cudo widziało już dużo większe rzeczy, dużo większe magazyny, większe warsztaty, a nie takie dziadowskie, jak tutaj mamy. No ale co, przyjechało do mnie i trzeba się cieszyć, zobaczmy, co tam w środku słychać. Tutaj mamy między nogami takie miejsce na kubek, bo po środku niestety nie ma. Więc jak jedziesz do McDonalda na McDrive'a, to tutaj możesz sobie po środku na siedzeniu między nogami to postawić, a z boku tutaj niestety no nie ma tego, nie? Więc no tutaj masz to miejsce. Ewentualnie gdzieś tam może indziej by było, ale no jest jak jest. Możemy sobie gdzieś przejechać. Zobaczmy może na opuszczonym lotnisku. Nie można uruchomić silnika. Oh damn, dobra, tu jest gruba akcja. No tak, włoskie auto. Co może się dziać z włoskim autem? Włoskie auto może nie działać. Zobaczmy, o co tu chodzi. Więc tak, słychać stukanie z komory silnika. Jak słychać stukanie z komory silnika, skoro nie odpala? No, coś tu jest nie tak. Co my tu mamy? Zobaczmy. V12 Twin Turbo. 721 koni mechanicznych, to jest potwór. Wow. 1001 Nm momentu obrotowego. Charakterystyka wygląda tak. Niebieski kolor to są prawdopodobnie, są Nm, a czerwony to są konie mechaniczne, więc mamy tą maksymalną moc przy 5655 obrotach, gdzieś tutaj, nie? To jest maksymalna moc tej jednostki. No a tutaj mamy moment obrotowy, który jest naprawdę bardzo ładny. Bardzo ładnie wygląda ta charakterystyka momentu obrotowego. Od bardzo niskich obrotów mamy bardzo wysoki moment. To mi się podoba, bo ten moment najbardziej czuć przy przyspieszeniu. Yeah! No i Tomek zachwycony tak bardzo jak ja, nie jest niestety w swoim małym warsztacie w Bytomiu, musi jakoś ogarnąć tę furę. Swoją drogą, ciekawe skąd się tu wzięła, no ale jest jak jest. Dobrze. Ściągamy tę pokrywę najpierw. Jakie porysowane, od prędkości, nie? Need for Speed, proszę państwa. Zobaczmy. I tak, silnik nie odpala, to jest skrzynia biegów. Jesus, na podnośniku. Co tutaj możemy zrobić z tym autem? Na diagnostykę, bo tak, stukanie, brakuje mocy w silniku, wymień filtr oleju, okej. Auto nie przyspiesza, mimo że silnik wchodzi na obroty, czyli coś z przełożeniem napędu może być nie tak. Jak my to zbadamy? No zajrzyjmy mu pod podwozie najpierw. I zobaczmy sobie, jak my to w ogóle możemy zdiagnozować. Może podłączmy jakąś elektronikę pod to. Ua, państwo, drodzy, co tu się wydarzyło? Kolektor do wymiany, albo do naprawy. Nie, no Tomek nie będzie się podejmował naprawy, kurde. Filtr oleju na pewno, czyli prawdopodobnie olej jest spierniczony. Będzie trzeba wymienić olej, coś tak czuję. Wymienimy profilaktycznie, myślę. Zobaczmy, miska olejowa. Musimy podstawić tutaj nasz zlewozmywak. Gdzie ja to zostawiłem? Gdzie to mam? O, jest tutaj. Pyk. Przenosimy. O kurde, teraz samo się przenosi? Okej, dobra. Automatyczny zlewozmywak. Czekaj, bo ja tutaj muszę najpierw... Miska olejowa. Czekaj, ja nie chcę całej miski. Ja chcę tylko to. Czemu nie mogę oleju spuścić? Przecież jak tą skrzynkę, miskę olejową ściągnę, to przecież to wszystko wybuchnie. Tak, tryb badania, to już sobie żeśmy tutaj sprawdziłem, że ten filtr oleju jest nie teges.
To mi śmierdzi, jakby miał być silnik zatarty albo coś. Nie ma mocy, więc pewnie coś z turbo. I to jest w ogóle połączone z tym kolektorem, nie? Tak to tutaj wygląda. Tomek się na tym totalnie nie zna, on to w ogóle... Cud, że to do niego przyjechało, ale zadowolony jest, to chociaż sobie na fajne auto popatrzy raz w życiu. Nie wiem, co z tą miską olejową, powiem szczerze. Kurde. Dobra, musimy to przestawić gdzieś. Zobaczmy sobie od komory silnikowej, co my możemy tutaj zrobić z tym bolidem. Zobaczcie, to same rury są praktycznie, nie? Ściągasz tą pokrywę z tyłu i chyba musisz ją nawet... Nie, czekaj, gdzie ta pokrywa jest? Załóżmy ją na chwilę. Zakładamy, pyk. I patrz, żeby tu, bo tu masz bagażnik. I żeby ten bagażnik otworzyć, gdzieś tu jest jakieś, to się nie chce otworzyć nawet. Żeby ten bagażnik otworzyć, tego nie możemy tutaj, niestety się nie ten. To musimy całą pokrywę ściągnąć. Zaraz, bo chcę to zdemontować. A tu powinniśmy mieć bagażnik, czy nie? Tutaj wloty powietrza do chłodzenia. Dobra, super. Zobaczmy, o co tu chodzi. Więc tak, tu już widzimy, że zardzewiałe są części. I tak, kurde, tu połowę samochodu trzeba rozmontować. No tak, włoskie w końcu. Dostęp z komory silnika. No przecież jesteśmy w komorze silnika. Tomek. Musimy to jakoś odkręcić. Ej, czekaj, tu jest filtr. Ej, przecież my jesteśmy od komorze silnika, o co chodzi? Zaraz, może tak musimy nacelować. O, teraz tak, dobra, to. Pyk. Tutaj ze dwie śrubki. Kurde, to my... O, czekaj, coś tutaj jest nie tak też. Tutaj mamy coś nie tak, co to jest? Przepustnica się spierdzieliła. E, to może nie będzie tak źle. Może tego oleju nie będziemy wymieniać. Czy będziemy? Gdzie jest jakiś bagnet? Tutaj mamy. Sprawdźmy. No, jest... Czekaj, pokaż. Prawie na minimalnie jest, nie? Oleju. Nie wiem, czy taki powinien mieć kolor. Tomek się na tym nie zna. Ale trudno. Na pewno mamy coś z filtrem powietrza, nie Teges. Filtr 18%. Ła. Z tej strony wygląda dobrze, to go zostawiamy. Tak, turbo. Razem z kolektorem to wszystko połączone tutaj. Tomek takich rzeczy nie widział, on tu Passaty naprawia w Bytomiu, a nie takie rzeczy. Czy z drugiej strony też mamy coś? Nie, z drugiej strony to wygląda dobrze. Też mamy turbo, bo jest twin turbo. Wszystko, podoba mi się ten silnik, wszystko takie symetryczne. Z jednej strony turbo, z drugiej strony turbo. A nie, że z jednej strony turbo, to przecież samochód będzie skręcał chyba sam w jedną stronę. Będzie przeciążony z jednej strony. No jak to tak? Ej, fajnie to wygląda, kurde. Ekstra. No dobrze, zobaczmy, jak wygląda nasz poziom zlecenia. Stukanie z komory silnika, to nie brzmi dobrze. Wymień olej, o właśnie, tak myślałem. Ta wymiana oleju może nas dużo kosztować. A co my tu możemy zrobić? Tam było coś, no próbowaliśmy odpalić, nie? I nie odpalał. Czym od sprzęgło zjechane? Myślicie, że sprzęgło zjechane? W ogóle jakie opony, snimki. Gdzie on tym jeździ po tym Śląsku? Ten ziomek. Gdzie to z takimi oponami? Jeszcze w zimę. No już dobrze, nie czepiajmy się tam, nie będziemy go oceniać. Akumulator z Passata zabrał, z diesla. Co tutaj może być? Auto nie przyspiesza. Ja bym powiedział, że coś z przełożeniem napędu jest nie tak. Silnik wchodzi sobie na obroty. Nie? Trzeba będzie to zbadać. A czekaj, weźmy, zobaczmy mierniki. Miernik kompresji, o shit, silnik musi być kompletny. Damn. Dobra. Może tu nam coś wykryje. Poskładajmy. Tak, olej na pewno będziemy musieli wymienić, filtry też. I co nam tu wyszło? Nic. Okej. To dobrze i niedobrze, bo bolałbym coś wiedzieć. Miernik kompresji i skaner OBD. I... Okej. I OBD wykazało nam, że jest wszystko super, samochód może się ścigać na torze. Doskonale.
No to niedobrze, niedobrze, panie Tomku, wdepnęliśmy w niezłą kupę i musimy teraz jakoś z tego wyjść. Na pewno będzie trzeba zamontować nowy filtr oleju, ale to dopiero wtedy, kiedy co? Kiedy kupimy, kiedy zamontujemy tutaj nowy olej, zamontujemy olej? Dobrze, zanim to, podnieśmy samochód do góry. I niestety będziemy musieli tą całą miskę olejową chyba... Pyk. Tą całą miskę olejową będziemy musieli ściągnąć, bo nie widzę innej możliwości. To kurde, może być problem. Tomek nie wie, jak odkręcić tą śrubkę. Damn. Czyszczenie. No ale jak to tam się odkręcało? Dobra, nieważne. Olej wymieniony. Kurde, wariat Tomek wziął i zrobił swoje. Cholera. Użyj sprzętu. Aha. No to już wiem. Tomek, za nowy sprzęt dla Tomka i nie ogarnął. Trudno, olej spuszczony. Zobaczmy, co tutaj. Uła, tutaj coś od środka jest nie tak. Koło zamachowe. Czyli coś ze sprzęgłem musi być nie teges. Dobra, tu zamontujemy. Możliwe, że będziemy mogli tą miskę olejową olać. Tutaj nic nie będzie do wymiany. Ale coś ze sprzęgłem. Tam już koło zamachowe, coś cyk, cyk. Będzie trzeba to zaraz sprawdzić. Jak się tam dostać? No przez koło pewnie, nie? Bardzo ładne koło, podoba mi się. To na razie ściągamy. Zobaczymy, co my tu musimy. No kurde, musimy półoś na pewno z jednej i z drugiej strony odmontować. Dobra, i teraz z drugiej strony koło. Ty, a jakbym... wiecie, coś spróbuję zaraz zrobić. A jakbym tutaj zamontował gościowi jakieś tańsze koło, na przykład z Hondy, nie, to z Mazdy. Jak to by wyglądało? Jeszcze raz. No dobra, zamontujmy to. O. Spróbujemy, bo to mam takie ten... Myślę, że właściciel się nie skapnie w ogóle, że coś tu jest nie tak. Będzie dobrze. No spokojnie, na razie sobie ten... na razie sobie zrobimy tak, a potem zobaczymy, co się da tutaj zrobić z tymi kołami. Myślę, że właściciel, jak tam źle używał sprzęgła, to nie zauważy, że ma inne koła. Pyk. Tomek też musi zarobić trochę na tym zleceniu, czy nie? Dostęp z komory silnika, czyli znowu na dół. Kurde, jak takie fury będziemy tutaj montować. Okej. Okay. Rozrusznik V8? Przecież to V12 jest tutaj. Damn. No dobra, mniejsza. Pierwszy taki Batmobil tutaj rozkręcamy, więc... O, proszę bardzo, sprzęgło do wymiany. Ale czekaj, to nie jest manualnie. To jak on to sprzęgło? Od spodu auta, patrzcie ile ten, podnoszenia i puszczania. Ha, włoskie auto w końcu. Dobra, pyk. Teraz to już pójdzie. Tutaj najprawdopodobniej mamy automat. Ja nie wiem, czy zonda jest... Wajra jest w tym, w manualu, chyba nie. Dobra, i tu mamy wszystko super, nie? Zobaczmy zlecenie. Stukanie z komory silnika, cholera. Olej już spuszczony. Po swojemu, bo po swojemu. Brakuje mocy, tutaj coś jeszcze, jedna część jest do znalezienia. Tomek swoim sprytnym okiem namierzył niektóre z części, ale no, pozostałe mogą być już trudne do wymiany. Co tu może stukać? No stukać może coś, co się rusza, prawda? Tak na chłopski rozum. Zacznijmy od góry. Osłona kolektora wygląda chyba ok. W stanie 90%, ok. Kolektor dolotowy, musimy najpierw listwę... 100%, pięknie. W bardzo dobrym stanie, jak na włoskie auto. Pyk.
99%, tam było wszystko okej. Na pewno będzie olej do wymiany. Czy teraz to trzeba jakiś wlać? Wypadałoby. Silnik zapiernicza, a mnie nie stać. Wiecie co? Mogą to być cewki. 100%. Albo świece. Nie, no stukanie to co może, co tam może stukać? Świece, 100%. To już chyba badaliśmy OBD albo... Albo z którymś, bo tym urządzeniem elektronicznym. No musimy tak empirycznie to badać chyba. Dobra. Coś stuka, chyba że rozrząd. Jakiś pasek tam się... O, czekaj, jest, zobacz. Wkładka głowicy. Dobrze. Ty, ale znalazłem, to przeczucie. Tomek, kurde, szatan. Dobra, wkładka głowicy i jeszcze jedna część. Brakuje mocy w silniku. Turbo już żeśmy ogarnęli, ale patrz jaka mała część w ogóle. Ja nie wiem, ten Tomek ma jakieś przeczucie, naprawdę. Wariat. Tutaj będzie chyba okej, nie? Jak brakuje mocy, to co może jeszcze być? Czy, jak tutaj rozrząd wygląda? No rozrząd wygląda jakby był dopiero co zamontowany. Paski wydają się być w dobrym stanie. Więc... no dobra, spróbujmy ściągnąć napinacz. I weźmy sobie tutaj tryb badania. Tu wygląda... no wszystko wygląda raczej ładnie. Taki długi pasek, nie? Kurde, Tomek w życiu takiego nie widział. Pyk. Dobra, tryb badania. Co tu może jeszcze nie grać? Po zdemontowaniu można zbadać, kurde. Co tu mu może jeszcze stukać? No, na pewno. Coś, co się rusza. Tylko nie mówcie, że to jest coś w środku silnika. Co tam mu może jeszcze stukać? Czekaj, a od strony miski olejowej było to coś tam widoczne? Może tutaj coś mu stuka? Jakiś wał korbowy? Będzie coś, albo jakiś ten tłoczek. No wygląda to dobrze. Pomiar laserowy wskazuje, że wszystko jest dobrze. Tomek tak myśli, że to może być coś z rozrządem. Zbadaliśmy przed chwilą łańcuch. Tutaj mamy łańcuch taki cych, łańcuch rozrządu V12B. I on wygląda ok, ale może jest jakaś część w środku, która jest jakaś tam trefna i ona może stukać. Bardzo ciekawa pompa wody. Zobaczcie, jak dziwnie wygląda. Kurde, skomplikowane. Ale nic nie jest tak bardzo skomplikowane, żeby Tomek sobie z tym nie poradził. Coś musi się kręcić i coś musi się tłuc, więc to musi być w silniku. A nie dowiemy się, gdzie to jest, jeśli nie rozbierzemy rozrządu i całego silnika. Pompa wspomaga... nie, to chyba olejemy, nie? Dobra, zdemontujemy wszystko. Tak, łańcuch musimy najpierw osłonę. O, może jak osłonę rozrządu ściągniemy, to coś tam się ujawni. Tu wygląda dobrze, tu mamy koło zębate. Wygląda naprawdę okej. Dobra, cyk. Wał korbowy wygląda dobrze. Koło zębate, nic, rozbieramy wszystko. Pyk. Tutaj wałek. Może coś z jakimś popychaczem. Ja nie wiem, czy tu popychacze w ogóle możemy zdemontować. Ja nie mam kluczy do tego. Dobra, świece. O kurde, ile odkręcania. I Tomek ma cały dzień. Z takim samochodem spędzić cały dzień to sama przyjemność. Zwłaszcza jak się go rozkręca zamiast nim jeździć, prawda? Ale co, Tomek urodził się mechanikiem. Radzi sobie. Dobrze, wziąłem sobie na stojak cały ten silnik, żeby go zbadać. Kurde, wszystko rozmontowane. Ale udało się jakoś go wyciągnąć. Tutaj Tomek załamany, kurde, już drugi dzień stoi przy tym aucie. Ja nie wiem, czy to auto, to jest właściwie bolid chyba. Zobaczcie, że to wcale nie jest jakieś tam bardzo skomplikowane. Mamy tutaj orzecha.
Znaczy, na pierwszy rzut oka. Mamy tu orzecha, jakieś tam mało skomplikowane zawieszenie. Układ wydechowy, przełożenie napędu, skrzynia biegów i do widzenia, nie? Tam jakaś elektryka, parę przewodów i tyle. Nic skomplikowanego. Z przodu mamy jakieś chłodzenie dodatkowe. Wzmocnienie ramy z włókna węglowego. Właściwie cały samochód to jest z włókna węglowego. Kilka elementów karoserii, no bo raz z dwa, trzy, tam cztery dach, tutaj pięć, sześć. No i siedem, nie? I tyle. Zderzak jest plastikowy chyba. O, możemy go ściągnąć. No i pięknie. Kurde. Dobra, coś się tłucze w silniku. Silnik wygląda tak. V12, jak się patrzy. Spróbujmy go jakoś obrócić. Poczekaj. Wymontuj, centruj, przytrzymaj. A jak go można... Zobaczmy, co tu może nie grać. Co może być nie tak w tym silniku? No nic, musimy wszystko zdemontować, nie ma siły na to. Pyk. I myślę, że większość części zamontujemy też na silniku. Większość części jest sprawna, tak? Wszystkie świece. Ale coś tam się tłucze w tym silniku. Rozrząd cały zdemontowany. I wszystko super jest, tak? Ale coś jeszcze zostało, co się tutaj tłucze. Jedno, żeśmy wkładkę głowicy. Poczekaj, zerknijmy na to zlecenie. Pyk. I tak, brakuje mocy. Słychać stukanie. Aha, to stukanie żeśmy już ogarnęli. Ale brakuje mocy i nie wiadomo dlaczego. Poczekaj, może... Brakować mocy może też z innych powodów. Na przykład, gdzie tu jest zbiornik paliwa? Tak na marginesie. Tutaj gdzieś po bokach? Jak to tutaj jest? Tomek nie wie, kurde, mało rzeczy wie. No ale tutaj już dużo rzeczy zdemontowaliśmy, więc... Serwo hamulcowe, dostęp z komórki. Okej, dobra, to już wiemy. Moduł ABS to nas nie interesuje. Aha, już widzę. Pompa paliwa. O kurde, Tomek się zamotał. Zamotał się Tomek. Zobaczcie, tutaj mamy zbiornik paliwa, a tu jest pompa paliwa. I to jest nasz winowajca. A ja tu silnik cały rozebrałem. Szlak. Teraz musimy go całego zamontować z powrotem. Cholera. Dobra, montujemy to. Mamy już wygodnie tutaj na stojaku, więc nie powinno być tragicznie. Na spokojnie. Wałek. Pyk. Dolot. Ładnie się to montuje. Pyk. Pójdzie szybko. Najgorzej z tymi świecami, bo jest ich aż... Ile? Czekaj, nie, to nie, nie chcę tego. Wymontuj to. Przepustnica jest niedobra. No, jest tam trochę... Jest tam trochę zabawy z tym. Tak, przepustnicę będzie trzeba dokupić. Dawaj, montuj. Nie ma czasu. Ile tego montowania. Z tymi V12-kami to największy problem. Nie mogliby tam zamontować jakiegoś... jakiejś czwórki do tej Pagani. Musieli tyle tych tłoków tam wpierniczać. O, czekaj, to było złe, nie? To nie montujemy. Nie mamy już innego? Nie mamy, dobra. Będziemy musieli to dokupić. Ale dobrze, no może uda się domontować jeszcze tu jakieś rzeczy. Tak, na pewno się da. To sobie montujemy, pyk. To sobie montujemy, teraz łańcuszek. Też w bardzo dobrym stanie. Koło zębate, pyk. W zasadzie moglibyśmy też spróbować uzupełnić olej, skoro mamy tutaj. Ale chyba lepiej to robić już jak orzech siedzi w samochodzie, nie? Przynajmniej tak Tomek zawsze robił w maluchach w latach 80. Z tatą razem. Pyk. Koło. Pompa. Tak? Nie. Tak? Osłona, czekaj, aha, jeszcze tutaj. Alternator. Przy okazji ten silnik będzie wyglądał dość kunsztownie już zawieszony, nie? Na tym wszystkim. Teraz będziemy zakupować wszystkie potrzebne części i montaż pójdzie. Aha, jeszcze świece, no tak, bo ja wszystkie świece odmontował. Co za Tomek. No ale to widzicie, idzie jak burza.
pyk. Trochę tylko klikania jest, nie? Znaczy klikania. Montowanie i kręcenia. Jest tych świec dużo. Ile tu przypada na jedną stronę silnika? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Za dużo trochę. Po co tyle świec? Tomek będzie musiał jakoś odzyskać te świece. Pomyślimy, no. Na razie montujemy co się da. Potem to wsadzimy i będzie idealnie. Ja bym tu od razu skrzynię zamontował. Swoją drogą, ciekawe jak Tomek to wymontował, skoro ramy nie zdemontował, nie? Dołem by ten silnik chyba nie wyszedł. A może? No dobra. Tomek to magik, sobie poradzi. Pyk. Osłona. Turbo musimy kupić. Mamy już wszystkie potrzebne części i montujemy. Przepustnica V12B. Ciekawe, że coś w ogóle uda się z tego odzyskać. Będzie trzeba sprawdzić, co nasz majster da radę naprawić. Pyk, tu montujemy resztę rzeczy. Rolka. I tutaj jeszcze mamy pompę. Pompa wspomagania, kurde. Turbo, tutaj mamy już kupione, nowe. Drogie to wszystko było, ale kurde. Widzicie, jak warsztat się... O, jeszcze filtr oleju musimy dokupić. Sobie weźmiemy na tą stronę. Filtr oleju. Ojej, czekaj, co to było? V12, tak? V12 jest tutaj. Różowy, czy fioletowy. Wszystko jedno. Tam Tomek musi znać na kolorach. Ważne, żeby rozróżniał olej czarny od brązowego, czy nie? Tutaj montujemy. Miska. I zobaczymy, czy uda się uzupełnić na stojaku olej. Czy Tomek da radę. Tutaj dajmy rolkę prowadzącą i już możemy założyć wielki, długi pasek kliniowy, który kosztuje tyle co Passat. No dobrze. Nasz silnik ze stopu z aluminium księżycowego jest już prawie złożony. Cyk. Jeszcze tylko świece. Koło zamachowe mogę założyć. Sprzęgło też, dobra. Montujemy, kurde, może skrzynię da się zamontować. To będzie hit, jak się uda. Nie, no dobra, a nie, czekaj, może można. Okej, okay. No całe szczęście, że dalej nie można montować, bo to by zamontował wszystko na tym na stojaku do silnika. Całą skrzynię, cały samochód by na stojaku złożył. To nie śmiejcie się, jakbym tutaj Tomka odpowiednio opłacił, to by to zrobił. A niego nie ma takiej rzeczy, której nie można zrobić. Tak. Teraz zobaczymy, jak naprawić te części. Może się udaje naprawić i sprzedać. Jeszcze trochę zarobimy na tym, czy nie. No i musimy koła zamontować odpowiednie. Dobra, montujemy intercooler. Jakie wielkie, nie? Tu mamy zamontowane. Osłona. Okej, to się po prostu zakłada, spoko. Wyprostujemy sobie cały ten silnik. Czyli tu mamy wszystko, ładnie to wygląda, Symetryczne, to mi się bardzo podoba. No prawie symetryczne, tutaj mamy alternator z tej strony, nie? I tak to nie do końca symetryczne jest. Ale powiedzmy, że filtr oleju wyrównuje jakby wagę. No kurde, wygląda to naprawdę imponująco. Czy nie? Dobra, co my tu jeszcze do zamontowania mamy? Chyba wszystko. Dobrze, to w takim razie zobaczmy, gdzie to się w ogóle olej wlewa? Z której strony? Nie, to od strony bagnetu? Ty, gdzie tu się olej wlewa? Tomek, ogarnij się.
chyba, nie? Czekaj. Nie, tu nie. To chyba jest to. Czekaj, tu jest bagnet. Co dalej? Dobra, wydaje mi się, że musimy silnik zamontować. W takim razie co? Dajemy sobie na wieszak. On jest tutaj na wieszaku, tylko jest niewidoczny niestety. Zamontuj. Pyk, i już jest zamontowany. Tutaj. Dobrze, że nie znikł. Kiedyś Tomek tak zrobił, że bez mojej wiedzy wziął i zakosił gdzieś cały silnik. No i fajnie, że zamontował go w odpowiednią stronę, bo już tutaj różne rzeczy się nam zdarzały. Nie będę mówił co, ale było. Nie chcę tutaj złej renomy mojego warsztatu w Gliwicach robić, ale no, różne rzeczy się zdarzały. Pyk. Filtr 1, filtr 2, nawet mam taki w zapasie, jeszcze jeden. No i dobrze, i teraz jak my tu olej wlejemy, he? Czarodzieju myśl, listwa wtryskowa. Kurde, gdzie ty się olej wlewa? Serwo hamulcowe, to raczej nie tu. Tu mamy bagnet. Oleju, no już niestety. Nie mamy. Ale bagnecik czyściutki, fajnie. Kurde, gdzie tu wlać? Zawsze jak jakieś sportowe auto przyjeżdżało, to ojciec wlewał. Ojciec ci wleje, tak mówił. Kurde, i co teraz? Ty, serio? Tomek, ogarnij się. Znalazł, ale jak my tu wlejemy? Aha, dobra, jest tutaj wlew. Zobacz, jak schowane. I co? Aha, dobra, bo to jest... Taki gęsty, kurde, to kisiel jest, a nie olej. Dawaj tam. Nie wiem, ile tu wchodzi, ale chyba dużo. Okej, zobaczmy. Chodźmy z bagnetem, nie przelejmy gnoja. Ej, jest dobrze, zostawmy tak, jest super. Nie? Piękny olej, człowieku, idealnie. Dobra. To mamy, auto nie przyspiesza. No wszystko... Aha, pompa paliwa, no tak. Musimy tam zajrzeć do tego zbiornika. Swoją drogą, ja się nie dziwię, że pompa paliwa gościowi padła, jak on po Polsce jeździ. Jak tutaj... Nie wiem, czy nawet twórcy tego auta przewidzieli, że w paliwie mogą być takie rzeczy. Aha, musimy tam... przełożenie napędu jeszcze, wały, półośki wrąbać. Już wam pokazuję, jak to będzie wyglądać. Montujemy, proszę bardzo. Półoś B. Montujemy koło. Co my tu mamy? Czekaj, czekaj, musimy coś sprawdzić. Montaż części z minimalnym stanem 90%. Coś musimy wymyślić. Tutaj coś mamy. Jaki to cal? Tutaj cal był... Nie wiem jaki. Gdzie w ogóle ta felga? Aha, to jest ta Pagani. Dobra, musimy tutaj... No nie mam takich fajnych felg, żeby założyć mu. Dobra, zobaczmy, czy klient się skapnie. Dajmy mu takie felgi. A tamte się opyli gdzieś tam, nie? Na szrocie. Takie szerokie te kapcie ma, że mógłby asfalt ubijać. Dobra, co my tu mamy? Spróbujmy... Nie, to jest zepsute za bardzo. Dajmy to. Okej. Okay. Co, montujemy resztę chyba, tak? Tu z przodu żeśmy pościągali. Pyk. Reflektory. Lusterka też tu trzeba pomontować, nie? Pyk. A to zabierz już. Czemu się nie chce przedstawić? Poszedł stąd. Coś się popsuło.
Dobra, to zamkniemy. Cyk. Lusterko. Zamont. Może się klient nie skapnie. No myślę, że się nie skapnie. Myślę, że będzie dobrze. West Virginia. Aż ze Stanów przyjechał do mojego warsztatu w Gliwicach. Szlak. Dobra. Przestawmy furę. O. No i pięknie. No co, jedziemy się przejechać najpierw. Zobaczymy, czy wszystko gra. Aha. Zaraz. Czy to w ogóle będzie jeździć? Nie to. Tu wychodzimy. A to chodźmy może... opuszczone lotnisko. Ojej, zapomniałem o rozruszniku. To już stąd możemy zamontować. Patrzcie, jak się ściąga tą pokrywę silnikową, to od razu światła odlatują, nie? Tutaj się schował. Patrz, że zapomniałem. No i chyba tyle. Już o niczym nie zapomniał Tomek. Ale mi psikusa zrobił. Tyk, montujemy. Wszystko? Chyba ta. O, chodźmy zobaczyć, co to cudo potrafi. Moi drodzy, 712? 12 było chyba, nie? 712 koni mechanicznych. Robi robotę. Gwarancja do bramy, potem się nie znamy. Ty, dawaj test z przodu koła wymontujemy. Czekaj, ja zobaczę, czy klient by to przyjął w ogóle. Muszę się dowiedzieć. Nie skapnie się na pewno. Tylna tablica, okej, czekaj, czekaj, tablicę możemy zamontować. Dawaj tam, Słowenia, załóżmy mu tak, nie, dobra. Załóżmy West Virginia, żeby tam się nie skapnął. Jak to w gorszym stanie? A te felgi? Poczekaj. Faktycznie, bo te felgi są w gorszym stanie. Montujemy w takim razie nowe koła. Te już będą... to są nowe, kupiłem je dopiero. Tu musimy wyważyć. Trochę roboty z tym będzie. Ale myślę, że gra warta świeczki. Niech się tam wyważa. Tutaj montujemy już następną. Dałem mu jakieś... dam mu takie jakieś felgi. Nie, myślę, że się nie skapnie. Tam zobaczył, że coś mu nie działa stan. Ale te felgi są w bardzo dobrym stanie, więc nie powinien się przyczepić. Cyk. Montujemy, wyważamy. Proste jak but. Zobaczymy, czy uda się zrobić to. No i dobrze, samochód już naprawiony. Myślę, że naprawa się zakończyła. Dodatkowo samochód udało się trochę obniżyć. Jak widzicie, no tutaj naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Trochę dobrałem inne felgi i finalnie udało się zrobić samochód bardziej pod drift albo coś takiego. Bardzo fajnie lata, muszę wam powiedzieć, że Tomek się spisał tym razem. No i zakupiliśmy nowe felgi, nowe opony. Teraz ma opony takie typowo do driftu. Zobaczcie, jak to lata. Hops, Także Tomek zrobi zawsze furkę do driftu. O, i przesterował. No, będzie trzeba jeszcze popracować. No, ale to już właściciel sobie tam popracuje nad odpowiednią kontrolą, nad kontrowaniem i tak dalej. My zrobiliśmy auto do driftu. Przy okazji naprawiliśmy części mechaniczne.
Zobaczymy, co klient na to powie, czy będzie mu się podobało, czy nie. Zanim tam jakieś, wiadomo, że to jest driftobus, tutaj jakby walory estetyczne nie są aż takie super ważne. No i proszę bardzo, poszło. A myśmy zyskali sobie bardzo fajne felgi, które zamontuję, felgi i opony, które zamontujemy sobie do jakiejś mojej innej fury, na przykład Toyoty Supry. Ha, jak się zdarzy. Co my tutaj mamy? O, Pagani Zonda Cinque, bardzo fajnie. I tutaj mamy jeszcze parę innych samochodów, nowe zlecenia. Pewnie kolega tamtej Pagani do mnie przyszedł. O kurde, co to jest? Co on tutaj ma do roboty? Zmiana jest oporna biegów. Co tu, manual ma, czy jak? Nie wiem. Ta, tu będzie trzeba trochę popracować nad tym autem. Ale w porządku. Jeśli byśmy chcieli sprzedać tę część, to... O kurde. 2081 dolarów. No, trzeba przyznać, Tomek nieźle zarobił na tamtym zleceniu. Tutaj też koła będzie trzeba porobić. Kupiliśmy felgi za 50 dolarów, oponę za 20 dolarów i zyskaliśmy felgę za 2081 dolarów, więc chyba właściwie całe koło razem z oponą, nie, felgę razem z oponą, więc no, myślę, że jest spoko opcja. Także Tomek jak zwykle dba o swój biznes. Stara się jak najbardziej, żeby przetrwać na rynku. Nie jest łatwo, konkurencja spora, konkurencja nie śpi. Tylko w jego mieście w Bytomiu jest 58 różnych mechaników o różnych specjalizacjach. Także musi trzymać się na baczności. No ale chyba nie ma się czego bać, skoro naprawia Pagani Zondy, czy nie? Trzymajcie się, na razie. Hejka.